To są duże drzwi. Zastanawiam się, co za tymi drzwiami. O kurde, to jest Vega. Wygląda jakoś przyjaźnie, nie? Zamki neuronowe. Kurde, nie będę miał jak się to poruszać za bardzo. Shit. Na razie cisza i spokój, nie? Wiesz jak Sauron, kolega. Zakończony. Dziękuję. Żałuję wielu rzeczy, doktorze Hayden. Ale kopię miałem. Zrobiłem kopię Vegi. Okej. No to jedziemy dalej, nie? Studnia. Studnia, dobrze. Jeśli już w piekle, to możemy zajrzeć też do studni, nie? Jak to nagle spokojnie, ni stąd, ni zowąd. Piekło wie, że nadchodzę. Ciekawe. Że ktoś do tej pory mógł jeszcze nie odnaleźć tego karabinu maszynowego. Przecież go 4 razy widziałem. Od momentu, kiedy go znalazłem. Faktycznie. Kurde, ale to jest zrobione z polotem, jasne. I tak to dobrze. Nie połamie nóg? Obiecujecie? Patrzcie, te demony one się nie lubią, nie? Tam się biją dosyć ostro. Się bardziej chłopaki postarać, bo to... Dobra, nie mówiłem poważnie. A, shit! Było tak blisko. Szybkie są skurczybyki. Pani go dopiły. Ciekawe, co tam wylazło na mnie. Come on!
się. Okej. Zobaczmy, ile tych punktów mam. 17, what the fuck? Nie mam co z nimi robić. Za bardzo. Okej. Tutaj jakieś strzelanie. Wyzwania dopiero. Okej. Zmniejszony czas. Pozwala na ruch w trybie obrężniczym. Trzeba by zabić trzech naraz. 10-krotnie. To jest też ciekawe. Ładny ruch z pełną prędkością podczas doładowany strzał. O, ja bym chciał mieć... Chciałbym, żeby ten pistolet był jakiś lepszy. Oprócz tego, że można go tutaj doładowywać. Wydajmy też tu. W trybie przybliżenia broń wykorzystuje eksperymentalne, zadające duże obrażenia pociski. 50 strzałów w głowę. Przy użyciu lunety... I będzie gicior. Ale może nie będzie okazji. Daj ukojenie duszą. Spoko. Wydawało mi się, że dawałem ukojenie duszą przez całą moją... A, halo? Już się przywitałem ładnie, o co im chodzi. Strasznie się drą. Robią wokół siebie strasznie dużo zamieszania. Że to się nie zalicza jako ukojenie. W porządku. Prawie tam spadłem. Co tam dokładnie mruga? Jakiś sekret? Nie, niekoniecznie. Dobra, mam nadzieję, że tu dam radę skoczyć. Kurde, nie dam rady, bym się ładnie urządził. Okej. Idziemy po kładce, nie zbaczamy. To by nie będzie. Nie, to nie będzie takie proste. Muszę spróbować innych kierunków. Na przykład tu w prawo. Rzućmy okiem na mapę. Tak, ten się wydaje najbardziej sensowny. Jeszcze obrzydliwy, ale. Okej. Rozwiązało mojego problemu. O kurde, tutaj patrzcie, tacy gigantyczni rycerze. Kurczę, wieczona, ale ludzie mieli fantazję. Pięknie to wszystko wygląda.
Wydaje mi się, że mój pierwszy wybór był trafny. Czegoś trzeba szukać w tamtych okolicach. Beczki wybuchające nie zadają mi obrażeń już teraz. Mam umiejętności odpowiednie. Okay. Aktualizacja mapy. Myślicie, że tam w dół można by spróbować? Trochę się martwię, bo można tutaj w paru miejscach niezłą wpadkę zaliczyć. Okej. Boję się, że spadnę tam w dół. Lądować w miarę bezpiecznie, myślę sobie. Czy to jest dobry kierunek? W zasadzie jest to jedyny możliwy kierunek, nie? Mógłbym skoczyć tutaj, ale obawiam się, że sobie nogi połamię, więc... Mogę jeszcze przejść się kawałeczek. To się wydaje lepsza droga, nie? Niż łamanie sobie nóg tutaj. Rezultat powinien być ten sam. Plus chyba jakaś znajdźka. Demony mają jasne rozkazy, więc nie sądzę, by mnie tutaj przywitali jako przyjaciela. Każdym razem, jak zabijam Beholdera, to muzyka cichnie. BAM! To było głupie. Zwróćcie na to uwagę.
Jakby muzyka w piekle nie mogła się zdecydować, czy się cieszy, że ja tu taką rzeźnię poczyniam, czy nie do końca. Ktoś mi mówi, że to będzie dobry kierunek, co? Pokazał mi kierunek tam, żeby iść. Okej. Interesująca sprawa, nie? Co myślicie? To może być ten kierunek. Czy to jest jakiś specjal? Nie widzę tu żadnych atrakcji, co? Nasz cel jest gdzieś na górze. Ale to nie skoczę. Się posypało nieźle, co? Jezu, ile ich tu jest?
Muszę znaleźć drogę na górę. To się chyba nigdy nie skończy. Ciągle wychodzą, nie? Dzień dobry. Ale podchodzić do mnie w takiej sytuacji? Jest to wejście, co? Tu nie można wejść. Muszą być gdzieś jakieś cholerne drzwi, nie? Czy schody? No może po prostu muszę tych łajdaków wykończyć. Jest. Trzeba ich było zabić. A te walki są już coraz dłuższe. Jeszcze jeden nam został. Jeszcze jedna ciężka walka, podejrzewam. Tak, tak, mój martwy przyjacielu, wiem. Pewnie, że podejdziemy tam. Okej. Dobra nasza. Stąd, żeśmy przyszli, prawda? Czyżbym coś przegapił? Jest, przegapiłem. Kurde, lawa. Niedobrze. Okej. Okej. Jakby ich tu załatwić szybko. BFG. Zawsze się sprawdza w takich sytuacjach, nie? Chodźcie na mnie, gdzie jesteście? Skończyło się.
Trzeba ich wszystkich załatwić. No nie masz umieć jakieś słabe punkty. Na pewno nie ma co władować ich w głowę, bo to... Zostało. Już te małe skurczybyki tylko. Na tymi trzeba nabiegać sporo. Dobra, zaraz mi się skończy ammo. Już mi się skończyło w paru miejscach. A czy mi pozostanie pistolet? Paliwo. Gdybym chciał kogoś przeciąć, to będę miał okazję. Tu nie dam rady wskoczyć. No ale mniejsza z tym. Otworzyły się kolejne wrota. I co? Reszta następnym razem? Myślę, że tak. Za każdym razem już. Chyba z parę odcinków temu myślałem, że to już koniec, ale zaraz. To musi być koniec tej misji. Zobaczmy jeszcze przez chwilę, bo to mam całą eksplorację zrobioną. Teraz jeszcze tylko kwestia znalezienia portalu wejściowego. Posypało się.
Mniejsze z tym. Sam też sobie to sprawdzę już jutro, bo na mnie pora spać. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Hej, hej.